Szczęść Boże! Witam Was bardzo serdecznie już w czwartym odcinku naszego vloga Liturgia od Zakrystii. Dzisiaj będziemy mówić o księgach liturgicznych, które potrzebne są do sprawowania mszy świętej. A potrzebne jest nam mszał rzymski dla diecezji polskiej, lekcjonarz mszalny oraz księgi z modlitwami wiernych. Lekcjonarz. Dlaczego w ogóle taka nazwa? Po prostu od lectio, czyli czytanie. Co w ogóle zawiera lekcjonarz? Lekcjonarz zawiera czytanie, psalm responsoryjny, aklamację, czyli śpiew przed Ewangelią oraz samą Ewangelię. Te czytania są na wszystkie okresy roku liturgicznego. Warto również wspomnieć, że niedawno, bo 2 lata temu, wydano dla diecezji polskich drugie wydanie i mam nadzieję, że w każdym kościele już ono jest. Mamy 8 tomów lekcjonarza mszalnego. Pierwszy tom jest przeznaczony na okres Adwentu oraz Narodzenia Pańskiego. Drugi tom jest przeznaczony na okres przygotowania paschalnego oraz okres wielkanocny. Następnie tom 3, 4 i 5 przeznaczony jest na okres zwykły. Tom 6 zawiera czytania na msze o świętych. Tom 7 jest tomem przeznaczonym do używania w trakcie mszy wotywnych bądź obrzędowych. A dodatkowy tom zawiera czytania na msze o Najświętszej Marii Panny. Każda z tych ksiąg, o których już mówiliśmy, ma swoje miejsce w kościele. Tak, mszał jest przeznaczony na ołtarz, czyli stół eucharystyczny. Natomiast lekcjonarz oraz księga z modlitwami wiernych jest przeznaczona na ołtarz Słowa Bożego, czyli na ambonę. I to tyle w tym 4. odcinku naszego vloga Liturgia od Zakrystii. Zapraszam Was na kolejny odcinek naszego vloga oraz do tego, byście lajkowali oraz subskrybowali. Szczęść Boże!